Pomimo tego, że ziemski księżyc jest badany już od kilkudziesięciu lat, wciąż zadziwia i zaskakuje ludzkość. Nawet materiały z dawnych misji kosmicznych potrafią wywołać ten sam efekt. Ostatnie z tego typu odkryć miało miejsce całkiem niedawno, kiedy to na zdjęciach z misji kosmicznej Apollo 14 zidentyfikowano kolejne anomalie, które niektórzy uznają za obiekty UFO. Odnalezienie tych niewytłumaczalnych kształtów wiąże się z publikacją 20 tysięcy zdjęć z misji Apollo opublikowanych przez NASA. Jak nie trudno się domyśleć, spowodowało to wysyp analiz ufologów dostrzegających na nich kolejne niezwykłe anomalie. Amerykańska agencja kosmiczna jest od lat oskarżana o retuszowanie fotografii z kosmosu. Tak, aby nie dało się zauważyć na nich niczego niezwykłego. Szczęśliwie, zdaniem wirtualnych ufologów przeglądających te zbiory, nie udaje im się zedytować wszystkiego. I to właśnie dlatego pojawiają się kolejne rewelacje tego typu. Kontrowersyjna ilustracja przedstawia dziwny obiekt uwieczniony w okolicy Księżyca. Zdjęcie zostało wykonane podczas misji Apollo 14 i nie da się ukryć, że wyglądało na co najmniej zagadkowo. I że gdyby nie pochodziło ono z archiwów NASA, najprawdopodobniej uznano by je za zwykłe oszustwo. Interesujący nas obiekt znajduje się po lewej stronie kadru i wygląda zupełnie jak jakiś pojazd kosmiczny. W tym momencie warto nadmienić, że może to być fragment modułu kosmicznego, który został odczepiony od głównego pojazdu podczas misji. Choć na tą chwilę jest to jedynie jedna z teorii. Biorąc pod uwagę posiadane przez nas dowody, równie dobrze możemy mieć tu do czynienia z pojazdem obcej cywilizacji. Domyślam się, że dla sceptyków tematyki UFO o wiele bardziej znośnym wyjaśnieniem byłoby uznanie, że jest to po prostu zabrudzony obiektyw kamery. Jednak dla zachowania uczciwości każdy powinien sam ocenić, co tam widzi. Naturalnie link do oryginalnego zdjęcia znajdziecie w opisie filmu.